będziemy mówić o ostatnim, jednym z największych problemów eksploracyjnych, jaki pojawił się po okresie wielkich wypraw geograficznych, mianowicie o przejściu północno-zachodnim. Przejście, które prowadzi z północnego Atlantyku przez archipelag arktyczny, Morze Arktyczne do cieśniny Beringa. Tak to wygląda na mapie całej półkuli północnej. Przejście północno-zachodnie ma swojego odpowiednik również jako przejście północno-wschodnie. To było odkrywane może w mniej dramatycznych okolicznościach i przez dłuższy czas uwzględniane, dlatego że istniały na krótkich odcinkach żegluga prowadzona przez Rosjan lub mieszkańców tych południowych ziem. Natomiast przejście północno-zachodnie było problemem od czasu odkrycia Ameryki i to w gruncie rzeczy nie od Kolumba. Kluczem do przejścia północno-zachodniego jest archipelag arktyczny, kanadyjski archipelag arktyczny, złożony z bardzo wielu wysp o bardzo zróżnicowanej linii brzegowej i ciasnych, wąskich cieśnin pomiędzy nimi. Większość tego obszaru leży poza kołem, całość leży poza kołem polarnym, w związku z tym jest przez długi czas zamarznięta, a przez wiele dziesiątków lat było zamarznięte całkowicie, stanowiąc właśnie bardzo trudną do pokonania przeszkodę. Ale po co to wszystko? Jeżeli popatrzymy na współczesną mapę, to zobaczmy, że droga z Europy do Japonii i Chin przez przejście północno-zachodnie jest o 1/3 krótsza niż droga prowadząca w to samo miejsce przez kanał panamski lub kanał sueski. Uwzględniając fakt, że w czasach, kiedy przejście północno-zachodnie było obiektem ciągłych prób eksploracji, nie było tych kanałów, to wyobrażamy sobie, że droga przez północne przejście była wielokrotnie, co najmniej dwukrotnie krótsza niż droga dookoła południowej Ameryki, bądź też dookoła Afryki. Pierwszymi, którzy zetknęli się z problemem, można powiedzieć, byli Wikingowie. Startując z Półwyspu Skandynawskiego na zachód, odkryli najpierw Islandię, potem dotarli do wschodnich, częściowo zachodnich wybrzeży Grenlandii i na Nową Fundlandię. Najpierw po zasiedleniu Islandii Erik Rudy, wygnany z Islandii za morderstwo, dopłynął do Grenlandii i założył tam dwie osady. Niedługo potem Leif Erikson popłynął dalej, odbił się od bariery lodowej na północy, ale dotarł do Nowej Fundlandii i założył tam również kilka osad. Ponieważ w X wieku kończył się okres optimum klimatycznego i zaczęła się trwająca przez kilka wieków mała epoka lodowa, to niestety historia tych osad była krótka i po kilkudziesięciu, czy najwyżej stu kilkudziesięciu latach osady te przestały działać, przestały funkcjonować. Co się stało z mieszkańcami, trudno powiedzieć. Prawdopodobnie wymarli stopniowo, ponieważ warunki życia bardzo się tam popsuły. Grenlandia przestała być zielona. Razem z końcem epoki Wikingów skończyła się w Europie świadomość, że na zachodzie istnieje ląd. I trwało to dosyć długo, bo dopiero w XV wieku, w epoce wielkich odkryć, którą nazywamy epoką wielkich odkryć geograficznych, dwie największe potęgi żeglarskie czy morskie Europy, Hiszpania i Portugalia,
wróciły do problemu drogi do Chin prosto na zachód, plus ewentualnie znalezienie jakichś nieodkrytych jeszcze ziem. Mamy ślady trasy kilku kolejnych wypraw Kolumba, który dotarł, jak wiemy, do Ameryki Środkowej. Natomiast ta północna część pozostała poza zainteresowaniem. Ale w Europie pojawiły się już nowe, kolejne państwa, które zaczęły, chciały przynajmniej znaczyć coś na morzach. Była to Anglia, Francja i Holandia. Ale nie chcąc wchodzić w bezpośrednie kontakty czy konflikty z Hiszpanią i Portugalią, zaczęły działać osobno i skierowały się na północ. Pierwszym, który dopłynął znowu do Nowej Fundlandii, był John Cabot, wysłany przez Anglików. Następnie ruszyło kilka kolejnych wypraw prowadzonych przez Francuzów. Francuzi dotarli do Zatoki Świętego Wawrzyńca, wpłynęli w rzekę Świętego Wawrzyńca i głęboko w kontynencie założyli dwie osady, Quebec i Montreal, obecnie Montreal. Quebec jest do tej chwili taką ostoją francuską w Kanadzie. Jest prowincją francuskojęzyczną i ma tendencje separatystyczne. Jest to resztka czy pozostałość działania Francuzów w centralnej części Kanady, której zresztą zostali tam w końcu przez Anglików wygnani. Kolejnym Anglikiem, kolejnym żeglarzem przez Anglię wysłanym był Frobisher. Od kilka wypraw dotarł do wyspy Baffina. I był pierwszym, który zetknął się z mieszkańcami tamtych rejonów, czyli z Inuitami. Zdumienie marynarzy wywoływało ich niezwykła aktywność na wodzie w postaci pływania i polowania z kajaków. Frobisher miał kilka starć z Inuitami, wyszedł z tego zwycięsko. Natomiast przywiózł jeńców do Europy, wywołując tutaj wielką sensację. Próby pływania na północ ciągle odbijały się, można powiedzieć, od barier lodowych. Natomiast zaczęła się wielka eksploracja lądowa Kanady i generalnie Ameryki Północnej. No tu widzimy trasy bardzo dużej ilości wypraw, na którą z nich chciałbym zwrócić uwagę tylko na jedną. Jest to trasa wyprawy Franklina z 1819-22 roku. Tu nie ma jeszcze drugiej wyprawy, która odbyła się kilka lat później. O Franklinie będziemy mieli okazję bardzo dużo dzisiaj powiedzieć. Te wyprawy lądowe dały Franklinowi pewne doświadczenie w wędrówce, mimo że był w zasadzie kapitanem, był żeglarzem, pewne doświadczenie wędrówki po lodzie. Druga wyprawa o mało nie skończyła się tragicznie, uczestnikom zabrakło żywności. Próbowali ratować się w różny sposób, między innymi gotując rozmaite elementy skórzane swojego wyposażenia. Stąd Franklin zyskał przydomek człowieka, który zjadł własne buty. To ciągnęło się za nim dosyć długo. No i tu mamy zestawienie tras eksploracji różnych państw. Jak widać, ciągle Hiszpania i Portugalia zajmują południową i centralną część. Tutaj jeszcze do tego dochodzą
w północnej części Ameryki Południowej Holendrzy. Natomiast Anglicy ciągle działają na północy. A przejście północne na razie pozostaje zamknięte. Najdalej dotarł w 1610 roku Hudson. Jest też on pierwszą ofiarą przejścia północno-zachodniego. Został w czasie wyprawy statek Hudsona wszedł głęboko w zatokę, która dzisiaj nosi jego imię. Został zamknięty przez lody. Natomiast Hudson był przekonany, że wypłynął już na Pacyfik. W związku z tym, jak w następnym sezonie po zimowaniu sytuacja żeglowna się poprawiła, próbował płynąć dalej na wschód, na zachód. Spowodowało to bunt załogi, która wysadziła Hudsona z synem i kilkoma marynarzami do szalupy i sam statek wrócił do Anglii. Ponieważ przywódcy buntu zmarli po drodze, to praktycznie załoga nie poniosła żadnych kar za to, że za bunt, który był wtedy karany bardzo najczęściej śmiercią. Natomiast opowieści o tych wydarzeniach spowodowały powstanie szeregu obrazów, powiedzmy marynistycznych. Tutaj jest obraz pokazujący, jak zbuntowany statek odpływa od porzuconego kapitana i kilku członków załogi. No i krótkie zestawienie tych najważniejszych, prawda, od Forbishera, który dotarł do wyspy Baffina, po Hudsona i Johna Rossa, który dotarł najdalej na zachód. Ale ciągle jeszcze sam archipelag arktyczny był niedostępny. No i w ten sposób dochodzimy do, znowu wracamy do Franklina. Franklin po poprzednich wyprawach, o których mówiłem, został gubernatorem Tasmanii, spędził tam kilka lat, ale w 1825 roku, 45 roku wrócił do Anglii i stanął na czele kolejnej ekspedycji, która była uważana za ekspedycję, która musi odnieść sukces. Franklin dostał dwa okręty, Erebus i Terror. Były to okręty specjalnie przygotowane do pływania w lodach i mające już pewne doświadczenie. Miał bardzo doświadczonych kapitanów. Natomiast co do załogi, zdania komentatorów, zarówno ówczesnych, jak i obecnych, są dosyć rozbieżne. Jedni twierdzą, że fakt, że wyprawa pod tak wspaniałym dowództwem i z bardzo dobrymi kapitanami jest skazana na sukces, spowodowała, że pozostałą załogę dobierano dosyć przypadkowo. Inne komentarze mówią, że załoga była bardzo doświadczona. Problem natomiast był z wyposażeniem. Statki były świetnie wyposażone, zostały zaopatrzone w maszyny parowe, co pozwalało im pływać bez użycia żagli z szybkością zawrotną 5 km na godzinę, ale pozwalało się przemieszczać. Poza tym obecność maszyn parowych na statkach dawała możliwość ogrzewania, co stanowiło nowość w tym okresie i niewątpliwie poprawiało komfort pobytu w strefach polarnych. Kolejną problematyczną sprawą było zaopatrzenie w żywność. Wiele zapasów było nastawionych na to, aby zapobiegać skorbutowi. Poza tym znaczna część zapasów żywności to były konserwy. Co do tych konserw właśnie są wątpliwości, bo wykonywała je, czy zrobiła
firma, która została powołana w gruncie rzeczy tylko do tego, żeby zaopatrzyć wyprawę, robiła to trochę w pośpiechu, niezbyt dokładnie. Poza tym puszki były lutowane ołowiem, zamykane ołowiem, który przenikał do zawartości. Przypuszcza się, że obecność ołowiu spowodowała nie tylko choroby takie somatyczne, ale również różne zaburzenia psychiczne u załóg statku. Wyprawa wyruszyła i już w pierwszej zimy oczywiście została zamknięta przez lody. Pierwsze zimowanie minęło bezproblemowo. Kabiny, statki były ogrzewane, zapasów żywności było dużo. Jeszcze niewiele osób chorowało, chociaż pojawiły się przypadki gruźlicy, które ktoś widocznie, któryś z marynarzy przywlókł, ukrywając to, że jest chory. Więc kilka od pierwszych trzech marynarzy zmarło w czasie pierwszego zimowania. Natomiast warunki lodowe okazały się być fatalne. Przez następne dwa sezony statki praktycznie niewiele mogły się ruszyć. Wypłynęły z miejsca pierwszego zimowania, próbując przedostać się dalej na południe i utknęły na dobre w lodach. Po następnych dwóch zimowaniach, wiosną 1947 roku umarł Franklin, natomiast kapitanowie statku stwierdzili, że należy je pozostawić i ruszyć na południe, licząc na to, że trafi się tam na osady bądź inuitów, bądź na wyprawę, na jakieś wyprawy ratunkowe. No, minął już czas, wyprawa była przewidziana na 3 lata. Po tych 3 latach powinno się, tak uważali kapitanowie, zacząć coś dziać w Anglii i powinny ruszyć jakieś wyprawy. Rzeczywiście motorem całego działania przypominającym o zorganizowaniu wypraw ratunkowych była żona Franklina, Lady Jane, która przez najbliższe kilkanaście lat organizowała i motywowała różnych wielkich tego świata do organizowania wypraw. Sama z własnych funduszy lub ze zbiórek publicznych sfinansowała 7 ekspedycji, które miały najpierw odnaleźć jej męża, a potem przynajmniej stwierdzić, co się z wyprawą stało. Przez następne 50 lat wyruszyły 42 wyprawy, których jednym na początku głównym celem, a później jednym z celów było odnalezienie śladów wyprawy Franklina. Oprócz wypraw płynących statkami były również wyprawy piesze, wędrujące od z północnej Kanady w kierunku archipelagu i na wyspy archipelagu. Jedna z nich, wyprawa Johna Rea, znalazła rzeczywiście ślady i szczątki uczestników ekspedycji. Na swoje nieszczęście stwierdził, że uczestnicy wyprawy dopuścili się aktów kanibalizmu. Widocznie głód był już tak wielki, że zjadali swoich zmarłych prawdopodobnie towarzyszy. Wywołało to szok w społeczeństwie angielskim, ale odbiło się głównie na karierze padacza, który został wykluczony praktycznie ze środowiska i jego kariera na tej wyprawie się dramatycznie zakończyła. Podobnie jak w przypadku Hudsona zaczęła rozwijać się twórczość malarska pokazująca, jak wyglądały losy wyprawy Franklina. Tu mamy taki obraz, który pokazuje śmierć Franklina i jego załogi na szalupie, którą ciągnięto po, marynarze ciągnęli po lodzie, żeby w momencie, kiedy znajdzie się otwarta woda,
móc dalej popłynąć. Inne dosyć krwawe obrazy pokazywały niedźwiedzie polarne, które niszczyły szczątki wyprawy. Właściwie jedyną ekspedycją z tego cyklu ratunkowych ekspedycji wyprawy Franklina była wyprawa McClara. Ona była tym odmienna, że dwa statki popłynęły dookoła przylądku Horn, miały wejść przez cieśninę Beringa i szukać bądź statków wyprawy Franklina, które przedostały się już na zachód, bądź od zachodu próbować przedostać się przez archipelag. Na długiej drodze wzdłuż Ameryki statki się zgubiły i tylko McClure dopłynął rzeczywiście do najdalej na zachód położonej wyspy archipelagu, w północnej jego części, przy zamarzniętej cieśninie noszącej obecnie jego imię. Po bardzo ciężkim zimowaniu kapitan stwierdził, że należy porzucić statek i powędrować piechotą na wschód z nadzieją, że trafi tam na załogi innych statków, które przypłynęły od strony Atlantyku. No, założenie okazało się słuszne. Jeszcze zanim załoga opuściła statek, spotkali marynarzy innych statków angielskich, które dopłynęły od strony Atlantyku i wyruszyły również już nie w celu ratowania się, ale poszukiwania przejścia dalej. W ten sposób załoga statku Investigator, statku McClana, pieszo, częściowo saniami, przewędrowała po zamarzniętej zatoce i dostała się została uratowana przez statki angielskie znajdujące się wewnątrz archipelagu. W ten sposób udowodniono niewątpliwie, że przejście istnieje, natomiast no, trzeba wyczekać, aby odpowiednie warunki lodowe nastąpiły, żeby można było przepłynąć tam, gdzie w tym czasie było wszystko zamarznięte. No to w 2010 roku archeolodzy podmorscy kanadyjscy znaleźli wrak statku wyprawy McClara przy wyspie Banksa. To było pierwsze takie znaczące odkrycie wraków statków z epoki zdobywania przejścia północno-zachodniego. No w końcu znalazł się jednak ktoś, komu się udało. W 1903 roku na maleńkim stateczku Gioa wyruszył z Norwegii znany już w tym czasie badacz polarny Roald Amundsen z 7-osobową załogą. Amundsen zakładał, że będą głównie próbowali polować i żywić się tym, łowić ryby spod lodu, czyli nie zabierał specjalnie wielkich zapasów. Natomiast statek był zaprawiony w pływaniu w strefach polarnych, a i załoga, jak również sam dowódca, bardzo doświadczona. No, Gioe spotkał ten sam los, co wszystkie prawie statki, które wchodziły w strefę archipelagu północnego. Ugrzązł w lodach w środkowej części pierwszego sezonu. I było to na tyle skuteczne, że przez następne 2 lata stateczek praktycznie nie mógł się ruszyć. Amundsenowi to nie przeszkadzało. Optymistycznie liczył, że jednak warunki się poprawią, a tymczasem bardzo aktywnie działał. Nawiązał kontakty z Inuitami, uczył się od nich posługiwania się psimi zaprzęgami. Uczył się wykonywania ubrań futrzanych, które im służyły doskonale w bardzo ciężkich warunkach. W ogóle uczył się życia
takiego, no, można powiedzieć, normalnego życia w bardzo trudnych arktycznych warunkach. Równocześnie załoga wykonywała, już posługując się tymi psimi zaprzęgami, długie podróże po archipelagu, zbierając materiały kartograficzne. Do tego udało się Amundsenowi dotrzeć do bieguna magnetycznego, który już był kilkadziesiąt lat wcześniej odkryty, ale okazało się, że od tego czasu przesunął się dosyć wyraźnie, co było nowością niewątpliwą. Stwierdzenie, że biegun północny również wędruje, bo o tym, że biegun południowy wędruje, to już badacze Antarktydy w tym czasie wiedzieli. Szczęście Amundsenowi dopisało. Następny sezon okazał się być, sezon letni okazał się być bardzo ciepły i Amundsen przepłynął cały cieśniny archipelagu, wyszedł na Morze Arktyczne i przez cieśninę Beringa dookoła przylądka Horn wrócił do Europy. No, pomnażając w ten sposób swoją niewątpliwą sławę wielkiego badacza polarnego. Na następną próbę, udaną próbę przejścia przez przejście północno-zachodnie, trzeba było jednak czekać prawie 40 lat. W latach 1942, kapitan Larsen na znowu maleńkim statku Święty Roch przepłynął. Pokonał przejście północno-zachodnie w odwrotnym kierunku, znaczy wpływając od cieśniny Beringa i dwukrotnie w tym czasie zimując, ale przejście udało się pełnym sukcesem. Było pełnym sukcesem. 2 lata później Larsen powtórzył swoją drogę w przeciwnym kierunku, czyli ze wschodu na zachód, i tym razem udało mu się to zrobić już tylko w jednym sezonie. No, to jest już wiek XX, statków przybywa. Właściwie wszystkie państwa mające kontakty ze strefą polarną budują lodołamacze, więc też statków, które wędrują na północ, jest coraz więcej. Wiem, że w ciągu 50 lat bardzo wielu ekspedycjom udało się odszukać ślady ekspedycji Franklina. Na wyspie księcia Williama, jak widać wzdłuż brzegów oraz potem już na kontynencie kanadyjskim znaleziono ślady, natomiast ciągle nie było śladów statków. Dopiero w ostatnich latach, w 2014, został znaleziony pierwszy wrak. Jak mówiłem, w 2010 znaleziono wrak wyprawy McClara. Tutaj o kilka lat później znaleziono wrak wyprawy Franklina i w 2016 drugi. Czyli znaleziono oba statki, które leżą stosunkowo płytko i są bardzo dobrze zachowane. Natomiast znajdują się zgoła dosyć daleko od miejsca, gdzie według sprawozdań czy notatek, które znaleziono, statki zostały opuszczone. Stąd istnieje wśród badaczy historii wyprawy Franklina taka teoria, że część marynarzy zrezygnowała z wędrówki na północ, wróciła na statki, udało im się je uruchomić i popłynąć kawałek dalej na południe, no ale widocznie warunki lodowe, jak z działalności innych wypraw wiadomo, były tak ciężkie, że statki ostatecznie zatonęły. No, można powiedzieć, że dosyć dramatycznie można oceniać wyprawy ratunkowe, czy poszukujące śladów wyprawy Franklina, ponieważ w czasie tych wypraw zginęło w sumie więcej osób
niż liczyły łącznie załogi Erebusa i Terrora. To sonarowe zdjęcie jednego z wraków ekspedycji Franklina, ponieważ stwierdzono, że wraki są w bardzo dobrym stanie i jest na nich wiele, zachowało się bardzo wiele artefaktów. Dokładne położenie ich jest w tej chwili utajnione do czasu zakończenia badań. No, jest opublikowana, została w 2006 roku pełna lista statków, które przepłynęły przez przejście północno-wschodnie. To jest początek listy, tu mamy Amundsena i Larsena. Potem głównie są to jednak lodołamacze i statki badawcze, bądź też statki straży brzegowej. To jest ostatnia strona tej listy. Już lata 2000, od 2000, 2002 do 2006. Te tak nieładnie zakreślone dwa pola na dole to są polskie jachty, które pokonały przejście północno-zachodnie. W ostatnich 20 czy 30 latach oprócz statków badawczych właśnie przejście północno-zachodnie było obiektem zainteresowania ekstremalnych żeglarzy. Podjęto próby, wielokrotnie podejmowano, uwieńczone sukcesem próby przejścia na żaglach przez cieśninę, przez przejście północno-zachodnie. Również mają w tym duży udział Polacy. Po raz pierwszy polska załoga, choć na francuskim jachcie, w latach 85-88 pokonała przejście. Potem było szereg 93-2003 polskie załogi czy polscy kapitanowie na jachtach pod innymi banderami. Ale od 2006, już w 2006 roku pierwsze jachty pod polską banderą i z polską załogą pokonały przejście północno-zachodnie. Ostatnia w 2015 roku przepłynęła Selma, opływając całe morze, dookoła całe Morze Arktyczne. No, oprócz tych niewątpliwych walorów sportowych, przejście północno-zachodnie ma to, co od początku gnębiło, można powiedzieć, ludzi, którzy próbowali je odkryć. To znaczy otwarcie drogi żeglownej przez Morze Arktyczne, która to droga będzie krótsza niż przez Morza Południowe. No, w związku z tym, że ocieplenie klimatyczne powoduje zmniejszenie powłoki lodowej na Morzu Arktycznym, sytuacja tutaj może się wyraźnie stopniowo poprawiać, chociaż te wahania pokrywy lodowej są dosyć różne. Jak widać tutaj zdjęcia satelitarne z 2012 roku pokazują, że pokrywa lodowa na Morzu Arktycznym jest stosunkowo daleko na północ, ale już rok później sięga znacznie dalej na południe. Czyli nie ma stałej tendencji zmniejszania, chociaż długoterminowe prognozy zakładające rozwój ocieplenia klimatycznego, tak jak to ma miejsce w tej chwili, zakładają, że w 2100 roku pokrywa lodowa będzie już tylko na Morzu Arktycznym, będzie już tylko w niewielkim miejscu na północy Grenlandii i wyspy Baffina. Także zarówno przejście północno-zachodnie, jak i północno-wschodnie będzie możliwe do wykorzystania. Jak to będzie, to dopiero zobaczymy. To jest niestety historia na tyle bliska, że będziemy mieli możliwość bycia świadkami tych zmian.